Dlaczego książka? Dlaczego książkę warto czytać? No tłumacz, tłumacz. Nie tylko marketingowe, ale również takie no, strukturalne, którymi kierują się media obrazu. Jak to się już uda zrobić, to potem druga część poradnika to jest właśnie już zbiór kilkudziesięciu konkretnych porad z opcją ruszamy. Mamo, tato, nastolatku, babciu, ciociu, kimkolwiek jesteś, bierzmy się do czytania. Przesłanie generalnie jest takie, moi drodzy, bo ja też jestem przekonana, że tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy czytali, bo czytać można różne rzeczy, ale też miałam ambicje w tym poradniku zasugerować, pokazać, jak po pierwsze wybrać z nawału różnych książek oferowanych na rynku te najlepsze, bo one są, jak wiadomo, te oferty są bardzo bogate i czasami można się zagubić i zwykły śmieć przynieść do domu za kilkadziesiąt nawet złotych, wiedząc, że to jest makulatura, że to trzeba było mijać, więc są w poradniku również rozdziały mówiące, jak wybrać dobrą książkę. To jest moim zdaniem bardzo ważne. A poza tym sądzę, że nie chodzi nam tylko o wychowanie czytelnika, ale również przyszłych twórców. To się bezpośrednio przekłada. Jeżeli polskie dzieci i młodzież będą dużo czytały, będą też dużo pisały. W poradniku znajdziecie Państwo cały rozdział o tym, jak obudzić pasję pisania, patrz autora u dziecka. Jakie są metody budzenia talentu literackiego. Bo prawda o naszej polskiej literaturze jest taka, jest to jedna z najciekawszych, najpiękniejszych i jeszcze jeden przymiotnik. Najbardziej wartościowych zbiorów ksiąg w całej historii cywilizacji. Polska literatura, historia polskiej literatury, polscy pisarze, to jest wielka historia ludzkiej myśli. I to, co wnosimy w historię literatury nie tylko europejskiej, ale światowej, to są wartości. Od tysiąca lat Polska jest katolicka i nawet jeżeli nie wprost w polskich książkach, u polskich autorów jest to nazwane, w tle wszędzie to, co mamy do zaoferowania Europie i światu, to są wartości najwyższe, w tym wartości chrześcijańskie. Więc jeśli dzieci i młodzież nauczą się czytać pasjami, będą coraz więcej, jakby miały większy apetyt na pisanie samemu, a część z tych osób, które zaczną pisać same, stanie się realnie bardzo dobrymi autorami. I pałeczka pokoleń wielkiej polskiej literatury po prostu zostanie przekazana w kolejne stulecia, jeśli sobie Pan Bóg tak zażyczy i jeszcze jakaś mała apokalipsa nas po drodze nie spotka. Zatem mamy wielkie zadanie do zrobienia. Książka może być też narzędziem szerzenia nie tylko wartości cywilizacyjnych, ale również chrześcijańskich na poziomie czytelnika, autora, dyskusje o książkach są potrzebne, regały w domu, biblioteki. W tej chwili w Polsce tylko 10% domów posiada realnie biblioteki. Co to znaczy? O bibliotece domowej mówimy mniej więcej od momentu, kiedy w domu jest przynajmniej 400 książek. 400 książek, moi drodzy, to jest skromny regał. O porządnej bibliotece mówimy wtedy, kiedy w danym domu czy mieszkaniu, owszem tak, jest przynajmniej 1000 egzemplarzy. Powiem szczerze, kiedy dotarłam do tych danych, to szybko zaczęłam liczyć książki w moim domu. Wyszło tego prawie 3000, tak na oko mniej więcej, więc uznałam, wow, super, Nawrocka, masz wspaniałą bibliotekę. Oczywiście liczyłam wszystkie książki łącznie z małymi kolorowankami dla dzieci. Ale refleksja kolejna, wspaniałość tej całej biblioteki mieści się na kilku zaledwie regałach. Więc żeby mieć bibliotekę, po prostu bibliotekę z 400 książkami, to wystarczy, że Państwo zainwestujecie w jeden porządny regalik domowy. Czyli możemy naprawdę od nowa, z pasją, zacząć rozmawiać o książkach, czytać książki, zrobić z tego prezent, zrobić z tego temat dyskusji. Jest naprawdę różnica w rozmowie towarzyskiej nawet, kiedy pytasz, znasz tego autora, lub, uwaga, czy znasz tego aktora? Aktora wielu może zna, ale autora? No właśnie, może to jest to 10% osób, które mają w domu bibliotekę. Mogę Państwa bardzo serdecznie zachęcić do przeczytania poradnika i cena bardzo dobra i tak jak powtarzam, 20 lat moich doświadczeń w jednej małej książce. Nie znam jeszcze osoby, która po przeczytaniu tej książki powiedziałaby mi, że nie była jej potrzebna. Recenzje są na ogół takie, wow, jakie proste metody zaczęliśmy to stosować w domu. Więc jeśli macie Państwo ochotę
na eksperyment pod tytułem Moje dziecko będzie czytać i będzie to robiło z pasją, to mogę bardzo serdecznie polecić książkę. Ja może cały tytuł tutaj podam na koniec. To dziecko czyta, czyli Szok pradziadka Gutenberga. Poradnik, jak obudzić pasję czytania. Książka jest dostępna w Fundacji Nasza Przyszłość. Pani Małgorzato, serdecznie dziękujemy. Można obudzić w dziecku pasję czytania. Można. Można. Tak, i tutaj właśnie w dłoniach czytam taki poradnik pani Małgorzaty Nawrockiej, autorki ponad 50 książek dla dzieci i młodzieży, pedagoga, mamy trzech córek, tak? Dziękuję. Jeszcze, jeśli Państwo chcielibyście gram więcej, już znikam z anteny, powiem tylko, że jutro o 10.30 w poradach pedagoga i psychologa będziemy z panią Kamą na żywo rozmawiały o sposobach spędzania wolnego czasu i wrócimy do tematu książki. Jak komuś za mało dziś, to ja zapraszam jutro do audycji. Tak, 10.30 jutro. Tak. To do usłyszenia, pani Małgorzato. Dziękujemy. Do usłyszenia. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. To pani Małgorzata Nawrocka, autorka między innymi książki poradnika To dziecko czyta, czyli Szok pradziadka Gutenberga. O tej książce mówiliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czytać, aby być mądrym, i już za chwilę kolejna książka. Radia Maryja podczas audycji Czytać, aby być się mądrym. Witamy panią Małgorzatę Pawis. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pani Małgorzato, w dłoniach czytam książkę Helenka poszła do nieba i to właśnie na jej temat tej książki chcemy porozmawiać podczas naszego dzisiejszego spotkania. Prosimy o taki rys charakterystyczny tej książki. Helenka poszła do nieba. Pewnie już radiosłuchacze domyślają się, że jest to książka o tragicznie zmarłej wolontariuszce Helence Kmieć. Helenka była młodą dziewczyną i przed chwilą ojciec rozmawiał z panią Małgorzatą i mówiliście o tym, że można nauczyć dzieci czytać, można sprawić, żeby dzieci czytały. I od razu sobie pomyślałam, że można tą moją wypowiedź rozpocząć od tego, że można być świętym. I znamy wielu świętych i błogosławionych, tych, którzy żyli jakiś czas temu, ale Helenka żyła tak bardzo niedawno. Helenka urodziła się, była młodą dziewczyną, urodziła się w 91 roku, więc zobaczmy, jak była młodą, 20 parę lat. I ona pokazała nam, jak można zostać świętym. Zresztą taki miała plan na życie. Kiedy starała się o to, żeby zostać stewardessą, musiała wypełnić taką ankietę. I w tej ankiecie musiała przedstawić swoje plany. I tam napisała takie swoje krótkie plany, swoje marzenia. Pisała o tym, że chce założyć rodzinę, ale w dalszej perspektywie chce zostać świętą. Kiedy ja to usłyszałam po raz pierwszy i teraz o tym mówię, od razu mam ciarki, bo to młoda dziewczyna, która stara się o pracę i w liniach lotniczych, nie gdzieś przy parafii, nie gdzieś w jakimś katolickim wydawnictwie, ale stara się o pracę w liniach lotniczych, chce zostać stewardessą. I pisze o tym, że w jej planie jest to, że chce zostać świętą. Jednocześnie Helenka była taką zwykłą, można wręcz powiedzieć, szaloną dziewczyną. Poznałam wiele osób, które znały Helenę i mówiąc takim językiem młodzieżowym, zresztą oni w tej książce w jednym świadectwie jest tak napisane, była zajarana życiem.
Ona chodziła, tańczyła, chodziła po górach, spinała się, była wolontariuszką, po prostu robiła mnóstwo różnych rzeczy. Ci, którzy ją znali, mówili o tym, że właściwie mało spała. Często było tak, że przyjeżdżała samochodem, bo właśnie przyleciała z jakiegoś lotu, zdążyła jeszcze być na mszy świętej, zdążyła jeszcze odwiedzić przyjaciół, zdążyła jeszcze pograć na gitarze i pośpiewać Panu Jezusowi gdzieś w kaplicy, zdążyła 3 godziny się wyspać i rano wsiadała do samochodu, żeby już być w pracy i już lecieć na kolejny lot. Helena miała 20 parę lat, chciała wyjść za mąż, miała chłopaka, wyjeżdżała na misję i była przekonana o tym, że kiedy wróci, zaręczą się z Michałem i założą rodzinę. To miał być taki moment, kiedy Helena miała się trochę ustatkować, kiedy miała trochę zrezygnować ze swoich szaleńczych pomysłów i stać się żoną i matką. Wiemy, że stało się inaczej. Helena pojechała na misję i tam została zamordowana. Po śmierci Heleny 2 tygodnie później byłam już u rodziców Helenki. Rozmawiałam z nimi, widziałam ogromny ból mamy i taty, ale jednocześnie takie ogromne przekonanie, że ich córka jest w niebie. Kiedy wujek Helenki, biskup Jan Zając, tutaj nasz krakowski biskup, dowiedział się o tym, że Helena nie żyje, pojechał przekazać tę smutną wiadomość jej rodzinie, jej rodzicom i kiedy stanął w drzwiach, właśnie tak powiedział, Helenka poszła do nieba. I to przekonanie jest obecne we wszystkich tych, którzy znali Helenkę. Rozmawiałam z mamą, rozmawiałam z tatą, oni opowiadali o tym, jak Helenka wzrastała, ale trzeba powiedzieć, i we mnie jest takie przekonanie, kiedy poznałam i rodziców Helenki, i siostry Helenki, że Helenka była tym, kim była, ponieważ wychowała się w takiej rodzinie. W takiej, czyli w rodzinie bardzo pobożnej, bardzo religijnej. W tej rodzinie jest wspólna modlitwa. Mama Helenki pisze ikony, więc ta modlitwa jest obecna i w takim wymiarze, bo każda z tych ikon jest omodlona. Tata Helenki jeździ na pielgrzymki. Razem z Heleną często siadali na rowery i jechali chociażby na Giewont w takiej pielgrzymce i tam wspólnie się modlili. Przyjaciele Helenki również noszą w sobie to przekonanie. I taka wielka przyjaciółka Magda Kator, z którą była na misjach na Węgrzech, opowiadała o tym, że Helenka przed samym wylotem na misję przyjechała razem ze swoją koleżanką i Michałem, żeby tam przenocować, tą ostatnią noc przed wylotem spędzić tam. I pokazywała mi Magda takie bardzo wzruszające zdjęcie, kiedy po takiej nocy, kiedy długo razem siedziały, rozmawiały, poszły spać i rano jeszcze na zdjęciach widać, że jest ciemno, że jest śnieg, jest mróz, a dziewczyny wędrują na mszę świętą do kościoła. No, dla mnie niesamowite takie świadectwo, które przemawia. Młoda, 20-letnia dziewczyna, która tak bardzo myśli o Panu Bogu. Jednocześnie odmawiała brewiarz. Są takie świadectwa, że odmawiała brewiarz. Uwielbiała godzinki ku czci Najświętszej Marii Panny. Odmawiała różaniec. Bardzo często było tak, że dzwoniła do swojej przyjaciółki i mówiła, że chodź, spotkamy się, ja wezmę gitarę i będziemy śpiewać w kaplicy. I całe godziny siedziały tam i śpiewały dla Pana Jezusa i dla Matki Bożej. Niesamowita dziewczyna, która uwielbiała życie, kochała życie. Każdą minutę tego życia starała się przeżyć tak, żeby tego nie żałować, żeby wycisnąć z niej jak najwięcej. Taki fantastyczny przykład. Była bardzo ładnie wymalowana, ładnie ubrana. Była stewardessą, więc musiała bardzo ładnie wyglądać. I ta dziewczyna była tak bardzo blisko Pana Boga. Są już świadectwa, także w tej książce, które pokazują, że Helena porywa ludzi. Helena była wolontariuszką i wyjeżdżała na misję.
Były takie osoby, które już zrezygnowały z tych wyjazdów, które już jakoś tam pomyślały sobie, że mają inny pomysł na życie. Kiedy Helenka odeszła, stwierdziły, że to jest ten moment, kiedy muszą wrócić, kiedy muszą pojechać na misję. I widzimy już kolejne przykłady takich osób, które nie przestraszyły się tego, że Helena tam oddała swoje życie, ale ślad za nią jadą na tę misję. W książce jest niezwykłe świadectwo młodego mężczyzny, który o śmierci Helenki dowiedział się z mediów. Nie znał wcześniej Helenki, ale tak go pociągnęła, że zostawił wszystko. Robił wszystko, żeby móc pojechać na pogrzeb Helenki. Różne przeszkody stawały na jego drodze. Wydawało się, że już się nie uda tego zrobić, że już nie będzie mógł wziąć udziału w tej smutnej uroczystości. I wtedy prosił Helenkę, jeśli ty chcesz, pomóż mi. Bardzo chciałbym tam być, bardzo chciałbym stanąć przy twojej trumnie i tam się modlić. I wszystko tak poukładało się, że ten człowiek był na pogrzebie. Pan Tomek w Libiążu i był w Trzebini. I dziś daje świadectwo, jak Helena działa w jego życiu. W książce jest kilka świadectw kapłanów, tych, którzy pracują w Libiążu i opowiadają o tym, jak ludzie przyjeżdżają do ich miejscowości, przecież tak niewielkiej, i zawsze chcą przypuść na cmentarz i stanąć przy grobie Helenki, tam się pomodlić, ale też poprosić, żeby Helenka u Pana Boga stawiała się za nimi, żeby wypraszała jakieś łaski. No, dla mnie jest to takie niezwykle wzruszające i pokazuje, że ten przykład Helenki oddziałuje na innych. Ten przykład dziewczyny takiej niesamowicie bogatej duchowo, bo ona i chodziła na pielgrzymki. Niedawno wyszła z Krakowa pielgrzymka i wyszła z Libiąża. Helenka zawsze była muzyczną. I ci pielgrzymi pamiętają o tym, że Helena z nimi szła i przed pielgrzymką idą na grób Helenki, zostawiają identyfikator Helenka muzyczna i razem z nią wyruszają, opowiadają innym pielgrzymom o tym, jaka ona była, jak bardzo się modliła, jak bardzo żyła blisko Pana Boga i co dzisiaj robi w ich życiu. Ta książka jest podzielona jakby na kilka części. Wstęp do niej napisał ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, który od dziecka znał Helenkę i opowiada do dzisiaj o różnych przygodach związanych właśnie z Helenką. Jest krótki życiorys Helenki. Ostatnia droga przedstawiona jest. Jak wyglądała? Powiemy o tym, że to nie było takie proste. Helenka zginęła w Boliwii. Trzeba było jej ciało przewieźć tutaj do Polski. To wszystko trwało. Były potem przygotowane dwudniowe uroczystości. Zresztą transmitowała je telewizja Trwam. I to wszystko jest w tej książce. Są homilie z tej mszy świętych, dwóch mszy świętych, bo były dwie w Trzebini i w Libiążu. I są świadectwa właśnie, tak jak mówię, te, które przedstawiają Helenkę taką, jaka była za życia, i te, które mówią o tym, jak Helenka działa dziś, kiedy już odeszła do Pana. Ci, którzy przeczytali tę książkę, mówią o tym, że ta książka daje im taką wskazówkę, taką drogę, którą można kroczyć do nieba. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, a jednocześnie pokazuje nam, że tak jak Helenka sobie założyła, że można zostać świętym, że trzeba zostać świętym, że to można zrealizować i że to jest możliwe. Dla mnie takim bardzo ważnym świadectwem jest list Teresy Kmieć, czyli siostry Helenki, starszej siostry Helenki, napisany już po śmierci. Jeśli ojciec pozwoli, to ja kawałek zacytuję. Prosimy, zostało nam dosłownie parę sekund. Za parę dni, za parę godzin minie mój 295 dzień bez Ciebie. To 295 zachodów słońca bez Ciebie i 295 wschodów bez Ciebie.
czym są te liczby wobec nieprzeliczonych zachodów i wschodów przeżytych razem, nawet na odległość. I taka końcówka. Za parę godzin w telefonie z twoim zdjęciem zadzwoni budzik. Wstanę, a twoje zdjęcie będzie pierwszym, jakie zobaczę. Pójdę do łazienki, gdzie spojrzę na zegarek, który przywiozłaś mi z Londynu. W kuchni zrobię sobie herbatę w kubku, który dostałam od ciebie na 21 urodziny. Włożę buty, które ci się podobały. Płaszcz, który razem kupowałyśmy. Twój rower, który mi parę lat temu pożyczyłaś, zostanie dziś wyjątkowo w garażu, a ja otworzę drzwi kluczami z breloczkiem, który przywiozłaś mi z Majorki. Posmaruję usta balsamem, który kiedyś dostałam od ciebie i zacznę 296 dzień bez ciebie. Ale czy tak naprawdę bez ciebie? Przecież jesteś gdzieś blisko. Wierzę w to. Kocham cię i tęsknię. Do zobaczenia. I myślę, że tak można zakończyć tą naszą rozmowę. Tym, że zobaczymy się z Helenką na pewno w niebie, tylko my musimy jeszcze tę drogę przebyć, a ona może być dla nas przykładem. Pani Małgorzata Pabis, redaktor książki Helenka poszła do nieba. Serdecznie pani dziękujemy za przybliżenie nam tej książki oraz za to wspomnienie świętej pamięci Helenki Kmieć. Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Również serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za czas audycji Czytać, aby być mądrym. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Tu Radio Maryja, jest czwarta. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz Pan dara. Powstańcie z wązych mógł nas wywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz Pan dara. Powstańcie z wązek młoda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Poniedziałek, 27 dzień sierpnia. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria księdza profesora Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie. Księże profesorze, wczoraj zakończyła się podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Irlandii, której głównym celem było spotkanie rodzin, 9. już światowe spotkanie rodzin. Dwa dni Ojca Świętego Franciszka z rodzinami w kraju, dla którego jeszcze no nie tak dawno temu rodzina była fundamentem, a dziś rodzina jest, jak powiedział, witając papieża Franciszka, premier Irlandii, no rodzina jest nie tylko związkiem mężczyzny i kobiety, tak, tak mówił. Irlandia się zmieniła, Irlandia jest zupełnie innym krajem niż wcześniej i no nie tylko taki stereotyp może być utrzymywany, wielokrotnie to się pojawiało. O takie kilka słów refleksji na początku księdza profesora chciałbym poprosić w kontekście całej wizyty papieża w Irlandii. Faktycznie centrum tej wizyty było spotkanie papieża z rodzinami i myślę, że kiedy spoglądamy właśnie na te kluczowe wydarzenia, a więc na msze święte papieskie i homilie wygłoszone do rodzin, a także właśnie na ten nieodłączny od tej wizyty kontekst, o którym ojciec redaktor wspomina, to myślę, że tutaj nasuwa się jedna dość prosta myśl mówiąca o przymierzu rodzin i Kościoła. Powiedziałbym to w ten sposób, że właśnie kazus Irlandii pokazuje, że nie można mówić o istnieniu rodziny bez Kościoła, a Kościół jednocześnie musi być świadom tego, że patrząc od strony ludzkiej, jego przyszłość jest związana z rodziną. Nie ma więc rodziny bez Kościoła, tak naprawdę, i nie ma też Kościoła bez żywej obecności rodziny w tym Kościele.
To jest dla mnie takie kluczowe przesłanie. Wspomniał ojciec tutaj o przemówieniu pana premiera, który notabene, jak informują niektóre media, no w tym Kaj między innymi, jest sam z przekonania homoseksualistą. Premier mówi o pewnych przemianach, które dotknęły Irlandię. Oczywiście te przemiany rzeczywiście są w przypadku Irlandii niezwykle bolesne, niezwykle dramatyczne, kiedy spojrzymy na Irlandię sprzed jeszcze 30-40 lat i spoglądamy na nią dzisiaj, to widzimy, że z kraju, który był bastionem katolicyzmu i zarazem bastionem zdrowej moralności, stał się krajem bardzo, bardzo rozchwianym. Ten proces rozchwiania przebiegł właśnie poprzez oderwanie czy też zniszczenie tej więzi, tego przymierza, jaka istnieje między rodziną a Kościołem. I oczywiście, że można ten stan rzeczy stwierdzić, można po prostu potwierdzić faktyczność tego stanu rzeczy. No ale myślę, że człowieka zdrowo myślącego, który spogląda na ten stan faktyczny w Irlandii, ten stan po prostu niepokoi i dlatego sądzę, że należy odczytać przesłanie papieża Franciszka, jego obecność, jego słowa, jako przede wszystkim słowa inspirujące do tego, aby przywrócić tę więź małżeństwa i rodziny z Kościołem, Kościoła z małżeństwem i rodziną. Księże profesorze, takie pytanie też trochę szersze. Co się stało takiego w Irlandii, że z kraju bardzo, bardzo katolickiego, podawanego jako przykład. Dzisiaj ta Irlandia jest krajem, który otwiera się na właśnie związki jednopłciowe, otwiera się na bardzo szeroki dostęp do aborcji. To tylko dwa przykłady, ale tych przykładów jest dużo, dużo więcej, że chce być taką postępową Irlandią. Irlandią, która tak jak papieża próbowała pouczać ustami premiera czy ustami minister do spraw dzieci i młodzieży, tak chciałaby pewnie pouczać i Europę i świat. To jest tak faktycznie pytanie bardzo intrygujące i obawiam się, że ja nie jestem władny tutaj, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. No z jednej strony dość powszechnie w komentarzach i w różnych opiniach mówi się o tym, że ten kryzys Kościoła w Irlandii dokonał się za sprawą ludzi samego Kościoła. Wiemy tutaj, oczywiście pojawia się słynny kazus nadużyć seksualnych, wykorzystywań dzieci nieletnich przez księży, przez ludzi Kościoła. Zresztą grzech pedofilii, za który zarówno papież Benedykt XVI, jak i teraz papież Franciszek bardzo solennie i szczerze przepraszał, kajał się i przyznawał, że jest to zjawisko absolutnie karygodne, absolutnie nie do wytłumaczenia. Na pewno ten fakt bardzo boleśnie zachwiał zaufaniem do Kościoła. To jest fakt. Z drugiej strony wiemy także, że zjawisko pedofilii jest dzisiaj zjawiskiem i pewnym czynnikiem stanowiącym oręż w walce z Kościołem. Ja chcę być naprawdę tutaj dobrze rozumiany. Choćby był jeden przypadek pedofilii w Kościele, to jest on karygodny i godny napiętnowania. Ale z drugiej strony przypomnijmy, czy zwróćmy uwagę na to, że właśnie te przypadki pedofilii są faktycznie traktowane jako narzędzie do zohydzenia Kościoła, do uczynienia z Kościoła instytucji niewiarygodnej. A jak faktycznie sytuacja się przedstawia? Nie jestem w stanie tutaj podać jakiejś statystyki irlandzkiej, ale niedawno przypomniano w kilku miejscach badania przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie w określonym przedziale czasu kilkudziesięciu lat na 109 tysięcy bodajże kapłanów pracujących wówczas w Stanach Zjednoczonych oskarżono około 4 tysięcy, przeszło 4 tysiące spośród tych księży o nadużycia pedofilskie. Ostatecznie prawomocnymi wyrokami skazano około 100 osób, a więc mamy pewną skalę zjawiska. 109 tysięcy kapłanów pracujących ofiarnie, uczciwie, 4 tysiące z nich zostaje oskarżonych, ale ostatecznie mamy tutaj do czynienia ze zjawiskami, które zostają potwierdzone, uznane, sprawdzone w stosunku do około 100 osób. To jest pewna skala zjawiska. Raz jeszcze podkreślam, wracam do tego jak do refrenu.
te 100 przypadków w Stanach Zjednoczonych, czy ileś przypadków w Irlandii, to są przypadki bezwzględnie karygodne, budzące wstyd, budzące poczucie winy i stanowiące podstawę do poważnego rachunku sumienia. Ale nie można tych przypadków przecież traktować jako zjawiska służącego całemu Kościołowi. Tym bardziej, że przypadki pedofilii, przypadki homoseksualizmu, znowu wiem, że tutaj wypowiadam zdania bardzo kontrowersyjne, ale wypowiadam je z pełną świadomością i pełnym przekonaniem, mają pewien wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest przekształcenie miłości osobowej na miłość użycia, na amor concupiscencję, na taką miłość, w której naczelnym motywem staje się zaspokojenie własnej przyjemności. Kto jest przedmiotem tej przyjemności? Czy to jest partner tej samej płci? Czy to jest dziecko? Czy to jest partner transseksualny? Czy to jest inny jeszcze przedmiot tego pożądania? Staje się tutaj sprawą w gruncie rzeczy drugorzędną. Mechanizm jest ten sam. Zostaje zamieniona miłość osobowa, miłość, która jest miłością dobrej woli, życzliwości, amor benevolentiae, zostaje zastąpiona na użycie przyjemności seksualnej. I powiedziałbym w ten sposób, że nie uleczy się Kościoła w Irlandii, nie uleczy się społeczeństwa irlandzkiego, akcentując tylko i wyłącznie grzech pedofilii i przepraszając za ten grzech, jeżeli jednocześnie nie podejmie się całościowej walki o przywrócenie autentycznego kształtu miłości ludzkiej, przywrócenie autentycznego kształtu miłości osobowej, takiej miłości, która nie godzi się na użycie drugiego człowieka, bo człowiek jest taką wartością, jak przypominał Karol Wojtyła, z którą nie godzi się użycie pod żadnym wyjątkiem, pod żadnym pozorem. Człowiek jest taką, osoba ludzka jest taką wartością, której przysługuje wyłącznie miłość. Miłość ta jest afirmacją tej osoby ludzkiej. I myślę, że właśnie kiedy spoglądamy na kazus Irlandii, to na pewno trzeba spoglądać na przyczyny tego kryzysu, ale jednocześnie trzeba dostrzec te przyczyny nie tylko poprzez pryzmat, powiedziałbym, patologii seksualnej sprowadzonej do jednej postaci, ale trzeba postrzec ten przykład jako ilustrację zjawiska ogólnokulturowego związanego z rewolucją kulturową, z rewolucją seksualną, której 50. rocznicę w tym roku dokładnie obchodzimy. Jeżeli szukamy środków zaradczych na przezwyciężenie tego kryzysu, to powiedziałbym właśnie najkrócej w ten sposób. Wróćmy do piękna autentycznej miłości ludzkiej, wyrażonej zarówno w czystości życia kapłańskiego i zakonnego, wyrażonej w miłości oblubieńczej małżonków, wyrażonej w czystości życia narzeczeńskiego, wyrażonej w każdej sferze ludzkiego życia, w której miłość stanowi naczelną wartość. To właśnie ta miłość będzie ocalała zarówno kształt małżeństwa, kształt rodziny, to właśnie ta miłość zabezpieczy także życie osób poczętych, a nie narodzonych, to ta miłość będzie kształtowała także całość życia społecznego i kościelnego. Księże profesorze, i jeszcze jedno pytanie na koniec, też trochę statystyki. Rok 1990, Polacy zawierają 230 tysięcy małżeństw sakramentalnych, rok 2016 136 tysięcy, więc o 100 tysięcy ta liczba spada. Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, ksiądz Wojciech Sadoń, mówi, że między innymi za ten spadek odpowiadają kwestie demograficzne, ale nie tylko. Wiemy, że tak realnie patrząc na przykłady parafii, no ta liczba związków takich nieformalnych wzrasta. I pytanie w związku z tym, co zrobić, żeby rodzina była rzeczywiście tym, czym ma być, żeby była z Bogiem i przed Bogiem zawierana i żeby była rzeczywiście i spełniała tę rolę, o której bardzo często też święty Jan Paweł II powtarzał, rolę bycia podstawową jednostką w społeczeństwie, ale też i takim domowym, pierwszym kościołem, który później rodzi kolejne kościoły, mam tu na myśli dzieci, wnuki i tak dalej. Tak, istotnie. Święty Jan Paweł II przypominał nam, to są słowa fundamentalnie proste i fundamentalnie ważne. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. My po prostu nie możemy z
snuć jakichkolwiek prognoz dotyczących czy państwa, czy narodu, czy społeczności międzynarodowej, czy kościoła, jeżeli nie będziemy akcentować wartości małżeństwa i rodziny. Na pewno te dane, które ojciec tutaj przytacza, są szalenie niepokojące, bo co one oznaczają? No one oznaczają po prostu z jednej strony jakiś brak odwagi młodych ludzi do zawierania trwałych związków małżeńskich. To jest po prostu anarchizacja życia społecznego, to jest rozpad tego życia społecznego. Dlatego, że te związki zawierane no niejako na próbę, związki nieformalne czy związki cywilne, one no są właśnie między innymi dlatego zawierane w taki, a nie w inny sposób, że one nie chcą wiązać się w sposób trwały, nie chcą wyrażać tej decyzji na zawsze, nie chcą być wierne w tych podjętych decyzjach. To jest pewien, powtarzam, brak odwagi i zarazem anarchizacja wolności ludzkiej. Ale z drugiej strony myślę, że trzeba właśnie podjąć tutaj, to jest te wyniki badań są wielkim apelem w stronę nas, ludzi Kościoła, w stronę całego Kościoła katolickiego, o podjęcie raz jeszcze na nowo wielkiego zrywu, wielkiego wysiłku na rzecz autentycznego duszpasterstwa rodzin. Duszpasterstwa rodzin, które powinno obejmować zarówno ludzi młodych, przygotowujących się do małżeństwa, ludzi żyjących w związkach małżeńskich i ludzi podległych też kryzysom w tych związkach małżeńskich. Tutaj na pewno to słowo papieża Franciszka, które stanowi słowo kluczowe, towarzyszenie, jest tutaj słowem niezwykle, niezwykle cennym, niezwykle istotnym. Trzeba to słowo potraktować z pełną powagą. Ale właśnie temu słowu towarzyszenie musi towarzyszyć, jak sądzę, to, co jest sprawą szczególnie charakterystyczną dla myśli świętego Jana Pawła II. Mianowicie odsłanianie małżeństwa jako sakramentu. To może zabrzmi jakoś tak banalnie, przecież wszyscy w Kościele wiemy, że małżeństwo jest sakramentem, ale zauważmy, że dzisiaj w samym Kościele mówimy o małżeństwie jako pewnym ideale, mówimy o związkach małżeńskich, mówimy o instytucji małżeńskiej, a małżeństwo jest sakramentem, jest tajemnicą wielką, jest tajemnicą odsłaniającą poprzez blask miłości małżeńskiej to źródło miłości w relacji Chrystus-Kościół. To jest absolutnie coś pięknego, fascynującego i rzecz w tym, żebyśmy my, jako zwłaszcza duszpasterze, starali się przekonać ludzi młodych co do tego, że małżeństwo sakramentalne, sakrament małżeństwa kryje w sobie wielkie piękno, wielką treść i zarazem wielką, skuteczną pomoc na lata małżeńskiego życia. To jest wielkie zadanie Kościoła i myślę, że musimy być właśnie świadomi tego, że w obliczu tego kryzysu, który obserwujemy w statystyce, w realiach życiowych, nie powinniśmy czuć jakiegoś zniechęcenia, ale wręcz przeciwnie, powinniśmy mieć to poczucie, że także i w tym zakresie misja Kościoła jakby na nowo się rozpoczyna. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za komentarz i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem dziękujemy. Ksiądz profesor Paweł Portkiewicz, Chrystusowiec, wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, był naszym gościem. Krajowa Rada Sądownictwa kontynuuje dzisiaj posiedzenie, zajmuje się obsadą wakatów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej oraz Izbie Cywilnej.
Witam serdecznie członka Krajowej Rady Sądownictwa, pana posła Tomasza Rzymkowskiego, Kukiz 15. Witam, panie pośle. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, nie bez problemów te obrady przebiegają dzisiaj. Kolejny taki gest sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w kwestii prawa w Polsce, zmian i tak dalej. Blokada obywateli RP. Jak to wygląda w tym momencie? W tym momencie już członkowie Rady praktycznie w komplecie są na sali posiedzeń. Za dosłownie parę minut będzie wznowione posiedzenie po ogłoszeniu przerwy w miniony piątek i będziemy kontynuować procedurę konkursową związaną z dzisiaj z Izbą Cywilną Sądu Najwyższego. Proszę powiedzieć, panie pośle, jak do tej pory te prace Krajowej Rady Sądownictwa w kwestii obsadzania tych wakatów wyglądały? Rozpoczęło się posiedzenie w czwartek, było poprzedzone oczywiście posiedzeniami zespołów, które trwały nawet kilka dni z racji na bardzo duże zainteresowanie wolnymi stanowiskami w Sądzie Najwyższym w poszczególnych czterech izbach, w Izbie Skargi Nadzwyczajnej, w Izbie Karnej, Cywilnej i Izbie Dyscyplinarnej. Te dwie ostatnie, czyli dyscyplinarna i karna, zostały już rozstrzygnięte. Do Izby Dyscyplinarnej Krajowa Rada Sądownictwa w drodze uchwały zarekomendowała panu prezydentowi 12 kandydatur spośród 16 wolnych miejsc. To oznacza, że 4 miejsca są nieobsadzone i będzie trzeba rozpisać znowu konkurs na obsadę tych 4 wolnych miejsc w Izbie Dyscyplinarnej. Natomiast w Izbie Karnej było jedno wolne miejsce i ten konkurs został rozstrzygnięty w zasadzie jednogłośnie, bez nawet żadnego sprzeciwu. Dzisiaj będziemy planowo rozstrzygać konkursy dotyczące bodajże 7 miejsc w Izbie Cywilnej, a jutro w Izbie Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Panie pośle, wspomniał pan, że tych kandydatów jest sporo. Tak. Są te kandydatury analizowane po kolei, jedna po drugiej i też są decyzje, tak, czy rekomendacje. Pojawiają się też w mediach, w internecie bardzo często różne opinie dotyczące tego, że to są sędziowie pisowscy tak zwani, że to są kandydaci, którzy będą po linii ministra Ziobry i tak dalej. Na ile można ocenić rzeczywiście, czy te opinie są, mają jakieś pokrycie, czy na tym etapie, jak można powiedzieć o tym, jak to wszystko wygląda? No, tylko i wyłącznie w oparciu o informacje prasowe można tego typu argumenty przedstawiać, bo to są tylko i wyłącznie argumenty. Te osoby w większości, które były wybrane do Izby Dyscyplinarnej, bo tutaj wokół tego wyboru czwartkowego jest ten szum informacyjny, większość z 12 wybranych kandydatów to są prokuratorzy bądź pracownicy Prokuratury Krajowej. Stąd też ten argument mówiący o związaniu. Natomiast pamiętajmy, że osoba, która przyjmie ślubowanie z rąk prezydenta na stanowisko sędziego i sędziego Sądu Najwyższego, ślubuje niezawisłość. Więc można wprost powiedzieć, że ten argument, który dzisiaj jest podnoszony, no ma się nijak do ślubowania, które złożą osoby, które dzisiaj formalnie są prokuratorami, są w pionie tej administracji podległej prokuratorowi generalnemu i ministrowi sprawiedliwości. Natomiast w chwili, kiedy staną się sędziami Sądu Najwyższego, są niezawiśli, a sąd, w którym sprawują służbę publiczną, jest niezależnie instytucjonalnie od jakiegokolwiek organu w państwie, tym samym również niezależnie od prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Panie pośle, na Twitterze opublikował pan taki wpis, że od 2 lat, czy ponad 2 lata temu postulował, tak, pan, żeby Krajowa Rada Sądownictwa miała swoją siedzibę, bo ten dzisiejszy incydent, zamieszanie miało miejsce w SGGW i było też związane właśnie z tym, że rektor tejże uczelni nie dopuszczał do tego, żeby interweniowała policja, żeby pozwolić Krajowej Radzie Sądownictwa pracę.
Finalnie oczywiście pan rektor wyraził zgodę na interwencję policji. Policja wyprowadziła osoby, które paraliżowały organ konstytucyjny państwa. Słusznie należy zauważyć, że już w 2014 roku w budżecie państwa były przewidziane środki finansowe na zakup nieruchomości, która byłaby siedzibą ostatniego organu konstytucyjnego państwa, który nie mieści się we własnym budynku, to znaczy w budynku, który należy do Skarbu Państwa. I tylko z powodu nienaliczenia w sposób właściwy w ustawie budżetowej podatku VAT zakup tej nieruchomości w 2014 roku, czyli jeszcze podczas poprzedniego rządu Platformy i PSL-u, nie został zakupiony ten budynek. Następnie w kolejnym roku budżetowym 2015 planowano środki finansowe, które były zabezpieczone i niewykorzystane, powiększyć o tą kwotę brakującego VAT-u, no i o kwotę, która wynikała z wzrostu cen nieruchomości. Ja wtedy byłem zwolennikiem w 2015 roku, kiedy planowaliśmy budżet na 2016, aby ten ostatni organ konstytucyjny państwa miał swoją siedzibę, bo nawet najmniejsze urzędy gmin w Polsce mają na własność budynki, w których wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast dysponują aparatem administracyjnym, a tutaj organ konstytucyjny państwa, niezwykle ważny, co pokazują ostatnie dni, no, musi kątem pomieszkiwać, przebywać i korzystać z gościnności innej instytucji, w tym przypadku uniwersytetu, czyli no, nie jest gospodarzem na tym miejscu. Korytarz jest własnością, jest współdzielony przez wszystkie podmioty, które tutaj wynajmują gumach przy ulicy Rakowicka. Ich jest, proszę nie wierzyć, bardzo dużo. Krajowa Rada Sądownictwa jest jednym z wielu, która tutaj ma swoją siedzibę. I ten stan należy naprawić, bo to jest przykład właśnie takiego państwa z dykty i paździerza. Państwa, które no, nie jest w stanie skutecznie bronić swoich interesów i skutecznie pokazywać, że jest państwem władnym, które dysponuje imperium. Moim zdaniem dzisiejsza sytuacja była kumulacją dwóch wydarzeń. Po pierwsze, braku tej siedziby, gdzie wejście mają osoby tylko i wyłącznie uprawnione, czyli pracownicy, członkowie rady, osoby zaproszone, ewentualnie dziennikarze akredytowani. Tak jak ma to miejsce przynajmniej w wyobrażeniu w sądzie, w Trybunale Konstytucyjnym. Gmach przy ulicy Szucha jest szczelnie broniony, nikt nieuprawniony nie ma prawa wejścia. Jakby ktoś nieuprawniony próbował, to właściwe służby zaprowadzą porządek. A druga rzecz to jest incydent, który miał miejsce już w ubiegłym tygodniu, w czwartek, kiedy akurat ja stałem się ofiarą blokady wjazdu na teren tego wielkiego gmachu. Mianowicie ta sama grupa, która dzisiaj protestowała, bo ja po prostu osoby kojarzę, półtorej godziny patrzyłem na te osoby, które blokowały mi drogę wjazdową na parking siedziby KRS-u. I wówczas podejrzewam, że żadna sankcja ze strony organów ścigania na te osoby nie spadła i poczuły się w ten sposób bardziej dowartościowane, oczywiście mówię w cudzysłowiu, i dzisiaj przystąpiły do kontrataku. Gdyby dzisiaj policja nie wyprowadziła tych osób, jutro moglibyśmy spotkać się z incydentem, że osoby wtargnęłyby na salę posiedzeń, na przykład okupowały salę posiedzeń i tutaj już znacznie trudniej byłoby dla organów policji, aby reagować i zaprowadzać ład i porządek. My mamy do czynienia z taką anarchizacją państwa. Bardzo dobrze, że za chwilę tylko rozpoczynamy posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa i nie dopuszczamy do sytuacji, w której no, państwo jest zastraszone przez grupę osób, które czynami chuligańskimi próbują je destabilizować. Pozostaje mieć nadzieję, że cała ta reforma wymiaru sprawiedliwości też uwzględni takie szczegóły. Szczegóły to takie może złe słowo, ale takie właśnie przypadki jak te, że choćby taki ważny organ jak Krajowa Rada Sądownictwa nie ma gdzie na spokojnie usiąść i obradować. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno zdanie. Mm-hmm. Ja liczę, że prezes Rady Ministrów i minister finansów uwzględnią w ustawie budżetowej środki finansowe na zakup nieruchomości, która byłaby siedzibą organu konstytucyjnego państwa. To jest naprawdę niewielka nieruchomość potrzebna, aby ten organ w sposób właściwy i nieskrępowany mógł funkcjonować. Bądźmy państwem naprawdę poważnym. Mówię, nawet najmniejsze urzędy gmin w Polsce mają własne siedziby, a tu mamy bardzo ważny organ konstytucyjny państwa, który musi kątem pomieszkiwać w zupełnie innej instytucji. Życzę
Życzę zatem spokojniejszych obrad niż do tej pory dzisiaj. No i do usłyszenia, panie pośle. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam z panem Bogiem. Poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, członek Krajowej Rady Sądownictwa, był gościem audycji Aktualności Dnia. Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował, że w drugiej połowie września planowana jest wizyta Andrzeja Dudy, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Białym Domu w Stanach Zjednoczonych, spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Na ten temat chcę porozmawiać z naszym gościem, pan profesor Mieczysław Ryba, którego serdecznie witamy. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, od jakiegoś czasu mówimy o tym, że możliwa jest wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, spotkanie z Donaldem Trumpem. Różne są tarcia, różne są opinie, jeżeli chodzi o te kwestie. Rządzący zapowiadają tę wizytę od dłuższego już czasu. Opozycja mówi, że no tak naprawdę tu nic konkretnego nie ma. Dzisiaj zapowiedź, oświadczenie pana ministra Dery, który mówi, że już jest planowana i też mówi w kontekście oczywiście spotkania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówi, że no to od strony zapraszającej powinien wyjść konkretny komunikat, na który czekamy. Pytanie do pana profesora o to, o samo spotkanie, bo to przybiera wręcz takie magiczne, powiedzielibyśmy takim językiem poetyckim, magiczne rozmiary, że spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, czy w ogóle prezydentem Stanów Zjednoczonych, jako kimś, kto jest, nie wiem, drugą osobą po Panu Bogu. No oczywiście tak jest, no też pamiętajmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych to prezydent największego supermocarstwa w świecie. W tym względzie ma to swoją rangę. To absolutnie nie należałoby tego też bagatelizować. Chociaż oczywiście w Polsce w szczególności to ma miejsce. Bo pamiętajmy, że po pierwsze mamy do czynienia z potęgującym się sporem z Komisją Europejską, że Komisja Europejska nie odpuściła w żadnej mierze tutaj rządowi pisowskiemu, mija trzeci rok niedługo, rządów prawicowych w Polsce, a tam nieustanne są ataki i chęć podważenia realnego wyników wyborów z 15 roku. I mamy też w tej chwili spór ten sądowy, który się przeniósł na grunt Trybunału Europejskiego, co tym bardziej skłania rząd polski do szukania takiego twardego sojusznika gdzieś za oceanem. Dlaczego za oceanem? No bo w otoczeniu najbliższym ani ten partner rosyjski, ani ten niemiecko-unijny no nie jest, jak mówiłem, chętny, ażeby no w jakiś sposób pomóc, czy też w jakiś sposób odpuścić chociażby, nie atakować rządu polskiego. I to wszystko to jak gdyby czyni ten kontakt istotnym. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, że jesteśmy w momencie tego ogłoszenia porozumienia niemiecko-rosyjskiego w sprawie Nord Stream 2, czy jego utrzymania, mimo groźby sankcji amerykańskich w stosunku do firm, które zechciałyby ten projekt w jakiś sposób realizować. Więc manifestacja tej relacji przy mocnym sprzeciwie amerykańskim i przy
powiedzmy sobie szczerze, też mocnym sprzeciwie ze strony polskiej, powoduje no, takie, a nie inne jak gdyby chęci porozumienia amerykańsko-polskiego w tym zakresie. No i trzecia rzecz, wiemy jak mocno na skutek tych, szczególnie ze strony żydowskiej, ataków na rząd polski, jak to mocno, że tak powiem, nadwyrężyły się, czy też uderzono w Polskę po nowelizacji ustawy IPN-owskiej. Tutaj cała ta dyplomatyczna akcja, żeby to wszystko osłabić. I nowelizacja, no, jak niektórzy mówią, odblokowała tę możliwość kontaktu na najwyższych szczeblach z Amerykanami. Też naturalnie nie należy, jak ojciec tutaj sugerował, no, czynić z tego wydarzenia, no nie wiem jakiej tam, prawda, no, zresztą nie z Panem Bogiem jest spotkanie, jak wiemy. Natomiast no, swoją rangą oczywiście ma, przy czym no, musimy też pamiętać o tym, że polityka polska troszkę inne cele sobie definiuje niż polityka amerykańska i amerykański ten, ta sympatia amerykańska też na pstrym koniu jedzie, wiemy w różnych sytuacjach, a zwłaszcza przy zmianie władzy, różnorako Amerykanie w stosunku do nas się odnosili, łącznie z tą słynną ustawą dotyczącą wsparcia organizacji chcących restytucji mienia niespadkowego. Ta ustawa przeszła przez kongres, została przez prezydenta podpisana i to nie stanowi o jakichś takich relacjach, które no, budzą aż tak wielkie nadzieje. No, natomiast pamiętajmy o tym, polityka polska jest mocno uwarunkowana też ze czynnikami zewnętrznymi, natomiast nasze bezpośrednie sąsiedztwo, czy to weźmiemy czynnik rosyjski, czy szczególnie niemiecko-unijny, nie godzi się na to, żeby w Polsce, żebyśmy mieli do czynienia z rządami prawicowymi, jest próba powiedzmy tego likwidacji tych rządów, tak to bym powiedział, czy zmiany w tym zakresie i to oczywiście skłania naszych rządzących do szukania tego porozumienia z Amerykanami, a po drugie są te realne wspólne interesy, ja wspomniałem cały Nord Stream 2 mocno protestowany przez Amerykanów, które realizują Niemcy i Rosjanie i co ogłosili, więc rzeczywiście takie spotkanie w tym względzie polityki bezpieczeństwa, nie tylko bezpieczeństwa w sferze militarnej, dlatego bezpieczeństwa energetycznego ma swoją rangę. A jak pan profesor oceniłby relacje polsko-amerykańskie, patrząc na ten kontekst szerszy, 3 lata prezydentury Andrzeja Dudy, rządów Zjednoczonej Prawicy, prezydent Trump od stycznia 2017 roku, w kontekście też poprzednich rządów, jeżeli chodzi o Polskę i o Stany Zjednoczone. Czy te relacje dzisiaj są lepsze, bliższe, bardziej realne, czy to są też tylko ciągle deklaracje, słowa i prestiż? Oczywiście słowa też są ważne. Pamiętamy z ubiegłego roku to przemówienie prezydenta Trumpa w Polsce, przemówienie no, naprawdę lidera świata Zachodu, który nawiązywał do wszystkich istotnych treści i do roli Polski w tej części Europy. Natomiast spodziewano się, że Trump pójdzie na proste porozumienie z Rosją. Takie tutaj szły po kampanii wyborczej ostrzeżenia. Tymczasem nic takiego się nie stało. Więc w tym względzie jest tutaj sytuacja dosyć dobra, na pewno lepsza niż za czasów Baracka Obamy. Ja przypomnę, to Barack Obama był tym, który cofnął porozumienie co do tarczy antyrakietowej. Prawda, ta tarcza była wymierzona głównie tutaj w zagrożenie irańskie, a nie inne. No ale mimo wszystko na gruncie polskim odbieraliśmy to jako pewne cofnięcie się Amerykanów, później wszystkie te tragedie, jakie nastały, myślę przede wszystkim o tej tragedii smoleńskiej, było wielce to niepokojące. Trump poza tym na pewno nie jest politykiem, który wspiera lewicowe szaleństwo rewolucyjne, cofa te wszystkie fundusze dla organizacji proaborcyjnych, stara się tutaj iść w kierunku bardziej konserwatywnym. Też ma podobny konflikt ze swoim zapleczem społecznym z zewnątrz Ameryki, jest tak samo kontestowany przez lewicowe media
a nawet przez sędziów niektórych, jak to ma miejsce z rządem prawicowym w Polsce, a więc są analogiczne sytuacje takie społeczno-kulturowe, z którymi się musi zmagać. Jego z kolei ta mocno proizraelska polityka, łącznie w takich spornych kwestiach, jakie miały miejsce między Polakami a Izraelczykami, no to nas niepokoiło, ponieważ nie było żadnej racji ku temu, ażeby to wspierać, nie było też żadnej racji ku temu, ażeby kongres czy też prezydent podpisywał ustawę o restytucji bezspadkowego mienia pożydowskiego, która to restytucja w świetle prawa jakiego bądźkolwiek się nie należy. Jest to po prostu rzecz artykuriozalna, więc są, znaczy nie idealizowałbym tego wszystkiego, aczkolwiek na pewno jest znacząca zmiana w relacji do Baracka Obamy. Też pamiętajmy, że Donald Trump jako polityk spoza establishmentu i mający wszystkie te cechy, o których mówiłem wcześniej, jest tak samo oprotestowywany w Unii Europejskiej.